Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz. To jest kolejny odcinek z Farminga 19, seria od zera do Jokera. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przede wszystkim rozpoczynam z innego miejsca, bo jak zauważyłem, ta seria ciągle się rozpoczyna z tego jednego samego miejsca. Na dzisiejszy odcinek sobie zaplanowałem orkę oraz siew tutaj tego poplonu. Jak widzicie, że mam rodzaj rośliny rzodkiew oleista, czyli poplon. Więc będę to tutaj sobie orać. Ale zanim zacznę orać, to muszę tutaj tylko sprawdzić, co ja tutaj chcę posiać. Jestem tutaj w tym miejscu, czyli to jest koło 232. Czyli tu ma być ubin. Ok, to tak, zanim rozpocznę, przełączę się do mojego John Deere'a. O właśnie, jak widzicie, to jest mój ten drugi John Deere, ten 6220. Tak jak wam mówiłem, nie wiem, czy to było w ostatnim odcinku, czy dwa odcinki temu, że na 40 motogodzin idzie na serwis. Także jest tutaj na serwisie i już sobie odejmuję 4700 za serwis. Łe Jezu, nie tak miało być. Jeszcze raz. Minus 4700 raz. I drugi. Czemu on nie pisze? Minus 4700 drugi raz. O, w ten sposób. Ok. No, także ma 40,5 motogodziny, więc tak, lecimy teraz na gospodarstwo po tura i po siewnik. Przyprowadzę już sobie po prostu ten ciągnik razem z siewnikiem. Trochę poorzę, jak już tak będę miał tam parę przejazdów zrobionych, no to wtedy zatrudnię pracownika i pracownik będzie orać. O Jezu, ale pracownik będzie orać tym dużym John Deere'em, a ja później się przesiądę na tego John Deere'a i już sobie zacznę siać. Także tura mam tutaj. Teraz sobie podjedziemy po widły. Widły i teraz, no tak, tylko teraz pytanie, czy ja mam tutaj. Jest tutaj trochę. No to dobra, to zrobimy tak. Czemu ja tutaj mam trawę? Dobra, ustawię już sobie na ubi. I tak. Muszę tutaj spod wiatry wytargać. Ten tutaj big bag zostanie. Ile jest w tym drugim? W tym drugim jest jakieś 20%, więc wow. Więc dobra, zrobimy tak. Bo ja sobie go tutaj napełnię, żeby on już zniknął. Aha, jeszcze nie zniknął. No fajnie. Dobra, skoro nie chciał zniknąć, to ja go sobie przesunę.
I zabieram tą paletę tutaj i lecimy. No kurde, co tu dzisiaj jakoś tak koślawo ja jeżdżę. Ło! Ale ja tu dzisiaj wybijam w tym odcinku. No jeszcze raz. Czekajcie, kurde, bo coś tu... No, mam nadzieję, że teraz mi to nie spadnie. Bo jak mi spadnie, to chyba już tu naprawdę zacznę wyzywać. No, już mi zlatuje. Już. Co za kurestwo zasrane. Co jest z tą paletą? Czemu ona mi się jakoś tak dziwnie robi? Teraz powinno być git. No, także ciśniemy na pole i zaczynamy tą orkę. Za długo tego pierdzielenia jest tutaj. No, po tych dziurach tutaj może ja pojadę te 17, żeby... żebym za chwilę znowu nie pogubił. Będą jaja. Może to 20. Później jak będę siać, to sobie przestawię z powrotem. Kurczę, jeszcze mogę go zatankować. Może mi starczy. No bo jak pojadę napełnić następny zbiornik, ale to już pewnie poza odcinkiem, także na odcinek może mi to starczy. Także może poza, ten na odcinek jak mi starczy, to sobie poza odcinkiem go zatankuję. Dobra, ja na razie może tym węgierem stanę tutaj w tym drugim wjeździe. Siernik. Ok. Dobra. No to lecimy, składamy puk i zaczynamy. Zaczynamy orkę. Swoją drogą jeszcze poza odcinkiem, jak tutaj dojeżdżałem właśnie tym moim John Deere'em, nie wiem jakim cudem mi się tutaj pojawiły drzewa na środku pola, bo zanim tutaj zrobiłem pole, no to sobie te drzewa tutaj, one tutaj były wcześniej, ja te drzewa sobie wyciąłem, pnie wykarczowałem i było wszystko git. I nagle tutaj przyjeżdżam z powrotem, a tutaj patrzę, drzewa z powrotem stoją. Nie wiem, co tutaj się zaczęło od Janie Pawlać. No ale skoro tak, no to musiałem jeszcze przed odcinkiem na szybko to poprawić.
musiałem, nie chciało mi się już tam znowu kolejny raz bawić we wycinanie tego i karciowanie tych pni. O wiele szybciej mi to poszło, jak usunąłem to drzewo po prostu w mapie. I prawdopodobnie przez to, że te drzewa były w mapie, ale w sumie nie, bo jak one by były dodane w mapie, to ja bym ich tak normalnie piłą nie mógł wyciąć. No to ja już nie wiem, czemu one się pojawiły z powrotem, no ale nieważne. Ważne, że teraz ich nie ma. Mam nadzieję, że na jesień, jak tutaj będę kosić ten łubin, mam nadzieję, że mi się one nie pojawią na nowo, bo się chyba wścieknę. Cały czas sobie myślę, czemu one mi się pojawiły z powrotem? Czy nie były one tak wykarczowane i one odrosły? No nie wiem. Dobra, nieważne. To najważniejsze, żeby one się nie pojawiały tutaj z powrotem. Ale skoro zostały usunięte z mapy, no to prawdopodobnie one już się nie będą pojawiać. No, także w tym odcinku sobie tutaj zaorzę te pole i posieję łubin. I w następnym odcinku późna wiosna. Tak sobie teraz myślę, czy robić jeszcze jeden odcinek z wiosny i siewu kukurydzy, czy po prostu już zrobić lato. No nie wiem, muszę... Aha, no patrzcie, zapomniałem, że tutaj jest rów taki. Teraz... A, byłem wjechał do rowu. No, ale dobra, wracając potem do tego... do tych odcinków. Tak sobie myślę... Czy zrobić jeszcze jeden odcinek? Czy już robić odcinek z lata? Czekajcie, ja no muszę tutaj sprawdzić, czy już mam na swoim kanale filmik z siewu. Znam na tej mapce. Dobra, ja się na chwilę zatrzymuję. Czekajcie, tu są żniwa, żniwa. Pierwszy odcinek, drugi były maszyny Pottingera, trzeci to były kolejne żniwa, czwarte żniwa, kresowanie, talerzowanie, sprzedaż kukurydzy i były usuwane drzewa z tego pola, gdzie mam posianą kukurydzę już, czyli nie było. Dobra, no to w takim razie zrobię jeszcze jeden odcinek z wiosny, skoro tak, ale tam już zrobię sam siew kukurydzy. Że... A czekajcie, ogólnie
Kurczę, mam tych serii teraz tutaj aż 3 i już się gubię, na której co jest. Czy na serii... tutaj... zwykłego śladu też nie było. No dobra. No to będzie jeszcze jeden odcinek w takim razie. Będzie ten i jeszcze jeden. Ale nie wiem, czy będę czas przebijać, czy po prostu zrobię się na tym piątym dniu. Ale chyba raczej, znaczy jeżeli mi się uda, no to będę chciał to zrobić na tym piątym dniu. Z racji tego, żebym nie musiał znowu nie stracił tych plonów. No teoretycznie... no dobra, ja sobie tu na razie zatrudnię pracownika, bo teoretycznie na lubin i na kukurydzę już mam termin siewu. I zbiory się zaczynają od trzeciego dnia lata. Jesieni. Więc... ale nie, w sumie okres tutaj się jest do drugiego dnia. A to nie. To przewinę do szóstego. W takim razie... no. Dobra. Tylko to ze spokojem. Ze spokojem, ale daleko też mi cofnę. Co za... mam nadzieję, że tutaj mi nie będzie pracownik odwalać tak jak na prywatnym sejbie. Sobie tam gram i też zatrudniłem jednego pracownika do talerzowania. Gruberowania. Że pół pola sobie ja zagruberowałem, później zatrudniłem pracownika, a ja poszedłem też tak jak tutaj po drugi czelnik już sobie zacząłem siać. I powiem wam szczerze, że to co tam mi ten pracownik zaczął odwalać, to naprawdę jest śmiech na sali. Niby przejechał, za chwilę w połowie pola stanął. Niby było, że go coś zablokowało. Gdzie fakt faktem były tam słupy na tym polu. No ale do tego słupa jeszcze miał dobre 2 metry. A on już mi stanął i że on jest zablokowany. No, także później go wziąłem, zwolniłem, przejechałem to do końca. Ten przejazd i go zatrudniłem na nowym przejeździe. Znowu, no to znowu dojechał mi do połowy pola i zaczął mi odwalać, że niby on skończył, podniósł ten pług i zaczął się cofać i zaczął jechać na sam początek, cały czas na wsteczny. Także no, naprawdę tutaj ci pracownicy są naprawdę nie, no, mega niedopracowani. Na moje w Farming 11 i 13 to ci pracownicy, jak dla mnie, oni tam dużo lepiej pracowali, jak się ich zatrudniło, niż tutaj. Bo tutaj to naprawdę już tak odwalają taką manianę, że to usiąść się i tylko się z nich śmiać, nie? Normalnie jedna wielka masakra. No, dobra, to ja sobie teraz tak myślę, że ja sobie tutaj jeszcze zrobię jeden przejazd w jedną stronę, obrócę się i zatrudnię pracownika, już tak, no nie, no połowy jeszcze nie ma, ale
sobie zacznę pomału siać ten mój łubin tutaj. Zobaczymy, jak to mi tutaj pójdzie, ten siew. Ogólnie to też wywaliłem mod, w sumie tego tylko pobrałem i zainstalowałem na próbę, bo wyszedł nowy mod. Nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, ale to jest mod na realne zużycie ziarna podczas siewu. I próbowałem na tym modzie siać. I no, ja go po prostu wywaliłem, bo jak napełniłem siewnik do pełna, faktem siałem rzepak z odcinkiem tutaj na tej serii. I całe te duże pole tam, gdzie miałem rzepak wcześniej zasiany, to mam też w tych rejonach, tylko na polu obok, tam gdzie wycinałem drzewa na tym polu, chyba tam mam rzepak, tak mi się wydaje, bo to była kukurydza. Już teraz nie pamiętam, czy to była kukurydza, czy rzepak, ale no, mniejsza o to. I całe pole obsiałem na tym jednym zbiorniku, a ze zbiornikami było raptem 15%. Także no, dla mnie to też nie jest zbyt realne na takie duże pole, więc no, stwierdziłem, że jednak to wywalę i będę siać bez tego modu. No i też tak zrobiłem, wywaliłem i będę siać bez tego tutaj modu. Zobaczymy, jak to mi tutaj pójdzie. No tak, ja już chcę tu zacząć siać, ale przecież jeszcze tutaj mam poprzeczniaki nie zrobione. Dobra, to jeszcze chwila. Dobra, dojadę. Tak, do końca. Okej, zrobię ten poprzecznik. Jeszcze coś jest zamienięte tylko. Dobra. Obrócę pług. Pojadę w tamtą stronę, zrobię z tamtej strony ten poprzeczniak i biorę się za sianie. No, tak prawie pół pola już jest zrobione. Jeszcze tam może z 2-3 przejazdy i będzie widoczne pół pola. Jestem ciekawy, jak ten łubin tu nie będzie sypać, bo zresztą wiadomo, że ten łubin, no to on nie będzie jakoś, nie wiadomo jak sypać. No ale... A czekajcie, jak to dojadę do końca, to... Nie wiadomo, że łubin jakoś tutaj sypać fajnie nie będzie. Bo łubin to jest raczej taka oprawa, która jest ma mało ziarna, ale jest w ciul droga. W sensie, że jak jedziemy sprzedać, no to szybko idzie nam jej zarobić. Ale sieje ten łubin tylko przez to, że tutaj wcześniej był ubór i chcę tutaj zrobić ten łubin, a później już tutaj normalne zboże będę siać. Dobra, także pokręcam ten pług. Niech tutaj mi pracownik już zacznie to orać. Ja zrobię kilka przejazdów z siewu i raczej będziemy kończyć, ponieważ
czy ten odcinek nie wiadomo jaki długi wyszedł. Dobra, to ja właśnie w tym momencie zatrudniam pracownika. No, już myślałem, że się zwoli. Znaczy, że zakończy pracę. Okej, dobra. No to ja lecę w takim razie do mojego dżungirka. Widły, tak sobie myślę, że chyba ja sobie je tutaj wyczepię, żeby one mi nie przeszkadzały. No i zaczynamy siać. Rubin jest ustawiony. Tutaj akurat mi tak wyszło, ten rów jest tu taki. No ale tak już musi być, a czym ja? Aha, dobra. Tak. No to jedziemy z tymi siadami. O właśnie, o tym mówiłem. Są tu już od Janie Pawła. No i zaczyna od połowy, nie? No co za cymbał. Zauważy te drzewo, czy przypierdoli? No akurat tak trafił, że obok. No dobra. Zaraz zobaczymy, co on tu będzie dalej odwalać. Muszę tutaj zerkać na niego, bo naprawdę już takie rzeczy się tutaj odwalają z tymi pracownikami, że to jest masakra. Ekranu zrobiony, że będzie fajna fotka na miniaturkę. No o, i zobaczcie, no i znowu jedzie przez pół pola. No i tak samo mi się właśnie robiło na tym prywatnym save'ie. Wiesz, przez pół pola jedzie, w połowie pola zaczyna półko kręcać, zawróci i zacznie pracować od połowy. Tutaj to chociaż od połowy jest. A tam na tamtym to kuźwa przez całe pole potrafił przejechać. I od drugiej strony dopiero zaczął. No nie wiem. Nie, no tak, takie orgi to ja tutaj nie chcę, nie? Przecież, no kurde, no, zobaczcie co mi tu porobi. No kurde, no czy on nie potrafi jechać normalnie jedno przy drugim? Co za kretyn. Sił na tych pracowników tutaj. Przejadę tutaj ten jeden przejazd jeszcze. To co on tutaj już zaczął orać. Może od tej strony jak go zatrudnię, to może od tej strony pojedzie normalnie, bo
czujnika. No i chwila prawdy. Półko okręcił. To już jest progres. No, mógł trochę bardziej to cofnąć jeszcze, no ale dobra. Dobra, na razie chyba będzie siać tak jak powinien. No ja z tego wszystkiego aż jakiś mijak mi się zrobił. No tutaj też mi się jakiś mijak zrobił, no ale dobra. No i znowu zaczął zawracać połowie. Ja pierdolę, no co za... Czekajcie, muszę tu włączyć szybsze bieganie. Czemu on mi zawraca w połowie? Kuźwa do końca, a nie. Już mnie zaczyna nosić te zatrudnianie tych pracowników. Ale już sobie teraz tak myślę, że teraz jak po tym sezonie. O cicho, bo teraz zawraca normalnie. No, może teraz w końcu zacznę normalnie chować. Opuścił. Aż ja tutaj zacząłem jak robić. Wracając z powrotem do sedna, po tym sezonie, jak to zrezygnuję z kilku pól, to myślę, że będę robić po prostu akcje sam, wszystkie tutaj prace polowe. No to teraz od tej strony w połowie zawraca. Co za mózg zasrany. Coś tam sobie wybiorę. No dobra, niech orze, jak mi się podoba. Może poza odcinkiem będę poprawiać. Już zrobię może tutaj jeszcze z 2-3 przejazdy. Będziemy ten odcinek kończyć. Z takim tutaj oraniem, jak mi pracownik orze, no to ciężko będzie mi tutaj cokolwiek zasiać, więc no, poza odcinkiem już na spokojnie to sobie dokończę. No ale teraz jedzie do końca. To ja już nie wiem, co z tym pracownikiem jest, że on jeden przejazd jedzie cały, za chwilę się w połowie zatrzymuje, zawraca, jedzie do końca, zawraca znowu i jedzie cały przejazd. No fajnie, to teraz zaczyna, że został zablokowany. Czekajcie. No to nie może się kuźwa podnieść, tutaj mógł
taki sobie takie miejsce sobie zostawić na zawrócenie. Teraz mu nagle to przeszkadza. Co za... No i widzicie. I takie są z tymi pracownikami przeboje. No, teraz to ja go przyblokowałem. Jedzie, jedzie. Och, ci pracownicy. Zobaczymy teraz, jak dojedzie, czy dojedzie do końca i... No, czy się przez pół pola będzie cofać? Zawraca. Kółko kręca. Czekajcie, ja się zatrzymuję. Zaczynam od końca. Znaczy od końca do końca jedzie przez całe chyba. Znaczy mam taką nadzieję, że pojedzie. No, teraz jakoś może jechać normalnie. Czekajcie, żeby za chwilę on się tutaj w ten ruch znał, nie wpierdzielił, bo... No, i znowu został zablokowany. No przecież kuźwa ma tyle miejsca jeszcze. To są razy z tymi pracownikami. No ale dobra. Nic już na to nie poradzimy. Także ja już będę kończyć ten odcinek. Jeżeli się mimo wszystko podobało z przebojami pracownika, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Do zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Zostaw miły komentarz. Wpadnij oczywiście na moje inne serie na moim kanale. A my się już będziemy słyszeć w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, do następnego strzałeczka.